jak robisz tę melodię, to patkę cią. Ja upadałem wielokrotnie, tylko po to, że myśl kupię się podnieść. Yo! Stać w dołu, ziomek, stać ziemi. Odszedł się z tyłu, ją wejdź. Wszystko może zacząć ziomuć znowu. Moi drodzy, Marcin staje przed najważniejszą walką w swoim życiu. Fu! W swoim życiu. W życiu każdego fana Freak Fightów, proszę Państwa. Dlatego Marcin, przekazuję Ci moc brata Jacka Murańskiego. Sekretną moc Murańskich. Wujka Władka. Kurwa, ty chyba się wujek Władek we mnie teraz wujek wejdzie? Władek, czy w tobie jest teraz? Teraz momencie. W tym momencie tak jest. Wujek Władek. Przekazuję Ci teraz tę sekretną moc. Ja pierdolę, kurwa Władka. Przed walką jeszcze jakieś prawy prezesowe. Co nie, 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 chcę odpalić transmisję tutaj. Myślałem, że jak prezes to jeszcze przy komputerku. Nie pracuje, prezes się skupia na tym, żeby rozjebać swojego przeciwnika. Tylko i wyłącznie. Ty, Sekwento, a ty już jesteś po walce? Już jesteś po walce? Nie, zaraz właśnie. A, bo taki ryj szerzowity. Taki brzydki w życiu chyba. A to mu wyszło, nie? On wyszło łatwo. Rafał Borkowski! Z tyranami, przecież nie to samo, proszę brać. Wojciech Rekordzista Sobierajski! Szakuje przednia ręka, trzyma środek, wężej rękawice, ciaśnij trochę ręka. Rafał, przednia chodzi. Dawaj, prosty temat. Musisz trochę siąść, za dużo miejsca. On na drugi krok robi, tak. Lewa ręka. Dobrze. Fajnie, lubię to całkiem, bo udało mi się wybronić każdą próbę obalenia, więc zapulsowałem sobie. Proszę bardzo. No, dziękuję. I mocne wyzwanie Matrixa, tak? Znaczy, czy on cię wyzwał? W sumie jak to on było? On mnie wyzwał, Matrix mnie wyzwał, ja przyjmuję jego wyzwanie, chciałbym z nim zawalczyć. W której organizacji? To jest ciekawe, bo żaden freak w KSW nie walczył, a tyle o tym pieprzenia było. Może to jest pora. Na ostatniej gali on walczył w K1, czyli może w boksie na małe rękawice byśmy zobaczyli. Jesteś w zapisie. Ua! Dobrze, że nie zapisem. Dobra, to weź Michał te tarcze załóż. I robimy tak. Ciosy proste, ucieczka biodrami. Jest! Najnowszy nabytek Cloud MMA! Mariusz Wielka postać boksowa nowego, walczy praktycznie na każdym ringu na świecie. Sparing etatowy, sparing partner najlepszych zawodników w boksie. Chcę spróbować swoich siły we freak fightach. Na pewno jakiś kolejny rywal potencjalny również i dla mnie, więc zobaczymy. Lekkie zmiany, szósta walka, potem jak się uda, kolejna. Tak, no ja się cieszę, że ja z Martą walczę szósta, a nie muszę czekać do samego końca gali. No miejmy nadzieję, że będę w stanie wyjść jeszcze potem do Marianny, nie? Na dziesiątą walkę. Cały czas się ruszasz. O, masz, dobrze. Dobra, dobrze, super, fajna akcja. On jest niższy, więc ty musisz pchać do przodu. O, nie opuszczaj go, nie opuszczaj go. Nie zawieszaj się. O, o wasz, dobrze, dobrze i stawy. O tak! Przed wami Przemysław Sekwento Skórski! Ja
Nie podchodź tak blisko, nie leć! Nie podchodź tak blisko! Nie podchodź tak blisko! Nie bij się! Nie bij się! Nie bij się! Nie bij się! Zmęczył się w niego! W niego! W niego zmęczył się! Teraz! Teraz! Nic tego nie ma! Nic tego nie ma! Wszyscy chcą obejrzeć! Panowie, siadamy na wszyscy chcą obejrzeć. Cieszę się tylko bardzo, że kolega walczy. Odpoczywasz. Odpoczywasz, twoja ruka. Odpoczywasz, jeszcze łapisz wdech. Zaraz ci karę po nim podamy, dobra? Odpoczywasz sobie. Widać, już leżał. Już jest w strachu. Jesteś skupiony? Chcesz się napić wody? Weź wody. Powolutku przemu! Spokojnie! Lewy prosty! Plecy! Debij, odejdź! Odejdź! Niego, blisko niego! Mamy czas! Dawaj! Kulek leci! Pięknie! Spokojnie! Już! Lewy prosty, sekwento! Lewy prosty! Lewy! Tak! Na tyłu! Na tyłu! Na tyłu! Do góry go! Do góry! Na niego! Już! Tak, jeszcze raz! Jeszcze z nim! To za 50! Pięknie! Żywy! Dobrze! Ile do końca, kurwa? Ile do końca? Minuta! Tim Przemek! Okiński, ty pało! Policyjna! Łapy! Bardzo dobrze! Łapy do góry! Presja! Presja! Dobrze! Kurwa, Przemek! Kurwa, było wysoko, było dobrze. Liza! Liza, teraz opa! Rękami! Liza! Opa! Co to mamy? Masz czas! Tyle, ile ci potrzeba, tyle nie korzysta! Dawaj! Dawaj, kurwa, blondyna! Pod paskę załóż, charakter, kurwa! Jedziesz i co? Do tańca, do tańca. Kadzie, to będziesz, kurwa, no, kurwa, wstawaj i walcz, nie? Napierdalaj go teraz! Idź na wymianę! Dobrze! Idź na niego! Idź na niego! Dobrze! Idź na niego! Nie czekaj się, kurwa! Ręka w górę. Dobrze. Dobrze. Fajnie.
Przemysław! Bardzo cieszę, bo chłopak rzeczywiście zapierdalał, bardzo intensywnie to robił i moi drodzy, wygrał z Lizakiem, a ja idę po pasę do butu i chuj mu w dupę. Babuś, wszystkiego najlepszego, kocham cię i ta walka jest dla ciebie. Dziękuję, synu. Dziękuję, kochany, ty moje serce. No bo pan kibicuje dzisiaj. Mariannie i Marcin. Marianna! Wielkich emocji! Mariannie i Marcinowi Najmanowi. Trzeba zrobić porządek z tym chujozą murańcem. Dobra, na cztery możecie ustawiać na żywo. Lewa wyżej! Lewa wyżej! Mamy go! Łapy wysoko! Sebastian, już wychodzisz, przegrywasz walkę! Już, budzisz się! Bij, boksuj! Boksuj do przodu! Agresja! Stawaj! Stawaj, teraz ty! Dawaj! Podbródek! No już łeb! Kolano! Trzymaj ten łeb! Trzymaj! Sebastian Strolowedy-Hennowa!
ale charakterem. To, co się uczyłem tu z trenerami, Piotrek mówił, podhaczaj go jak na treningach i go bij. Udało się. Wielkie brawa, zwycięzca, Strolowany! Miałem kondycję na aż 15 sekund, ale charakter zadziałał. Koniec bycia świnią, kurwa. Wracam 105 kilo, rozpierdalam. Wagę ciężką. Elo, oprócz wielkiego bubu jest za duży. Siema, udało się. Kurwa, wiedziałem, że się uda. A już straciłem wiarę, prawie mi zgasił światło tym sierpem. Dzięki, ale że w parterze ja, żeby mnie rozjebał. Obstawiałem, że w drugim. Że mnie rozjebał swój kolor, to jest szok. Tak jest. Od razu było. Pamiętasz? Tak. Tu go mam, tu łapię tu do góry i cały i tu się dobrze kładę, albo tu może za łeb, Wojna! Trzymaj jedną łapę w górze cały czas! Ale trzymaj łapę! Oddam! Pytanie, czuj nie! Oddam! Lewo! Zwabisz! A i przednia ręka, tak! Stopujący! Tak! Dostał! Weszło! Brawo, lewo, tak! Nie ma siły! Bestia, Kamil! Symuluje normalnie, typowo symuluje. Wjechał w Daniela, wytrzymałego Daniela na pełnej, no i co? No i po prostu nie wytrzymał tempa i postanowił dać kontuzję, no, to jest moje zdanie. To u ciebie, kiedy cię zobaczymy? Kozak do przodu jest. Ogólnie na czerwiec się szykuje. Miejmy nadzieję, niech tak Bóg, że wystąpię na czerwcu. Na pewno będą mocne fajerwerki, jak zwykle mocne pierdolnięcie. Jak, Piotrze? Jak? No jestem... chuj, nie będę nic gadał. Lepszy był i tyle. Przegrałem walkę. Trudno. Zapijasz smutki?
jadę do przodu z tematem, nie poddaję się. To jest tam, wiesz, no zdarzyło się, przegrałem. Lecę dalej, wrócę silniejszy, mam nadzieję. Albo się załamię i kurwa odejdę w zapomnienie. Nie, nie załamię się. Będziesz go wspierać, Agata? Jeszcze dwie. Jeszcze się nie skończyła. Jeszcze ta się nie skończyła, jeszcze dwie. Bardzo dużo możliwych rywali, między innymi Sekwento pokonał dzisiaj Lizaka. Gratuluję mu w wypadku takim, że pokonał Lizaka. Nie wykluczam takiego zestawienia. W pierwszej kolejności Filipe. Jeszcze chcę podziękować. Jednogłośną decyzję sędziów zostaje Marta!
tempo tej walki było niesamowite. A ta arena, jak wam się podobało? Naprawdę to zachowa się ma ja, jak się tam podoba. Boże, przepraszam za to swoje niepowinięcia, że to nie było zamierzone, ja po prostu mam takiego farta, chyba nie chciałam się zrobić krzywdy. Dzięki za twarzy. Czwórek zabrakło takich, no, tam przez chwilę zrobiłaś dwa. Ale ona, wiesz co, też twarde warunki dosyć postawiła. Prawda, dziewczyna. Tak. Może być się najlepsza walka była. Tej najlepsza walka, wszyscy szągali, nie? No dobrze, dobrze. Powiedzieli, że widać, że wykupia się buka. Uważam, że mogłam kurwa się bardziej sprawić. To trochę, popracujemy na to. Że nie do końca się słuchałam. Ja chciałam iść na wojnę. Ty się chciałaś pobić, czasami tak jest. Miałaś jakąś przewagę już stworzoną i chciałaś mieć przewagę fizyczną i chciałaś się pobić, to jest normalne, też można się pobić. To nie zrobiłaś też nic złego, że nie przetrwałaś do końca taktyki, bo to właśnie ty w walce lepiej czujesz, niż my czujemy. Okay. Pobiłaś się, spoko, fajnie. Przez technik Suroka. Michał z Buku Bukiet! Z fartem. Tu, o, Michał, tu. Nie, nic się nie stało, wszystko jest okej. No ale jeśli to jakaś wódeczka, nie chuja, nie da rady. Mordzia. Co zużyłeś? Nie, dziękuję. Coś się dzieje. Mordzia, dzieje się, kurwa, idziemy się najebać teraz. Dawaj z nami na miasto, normalnie. Nie, no czekaj. Kurwa, ja się odjebałem, prezes, tu masz pójdę. Dobra, jakieś dolegliwości, bóle głowy zawraty? Nie, dopiero coś. Jutro to będzie się działo. Dobra. Już wiem, że jak wchodzisz do klatki, już jest. To musisz być skupiony, a stary... W ogóle nie chciałem, nie wiem czemu, na początku nie muszę to zobaczyć, bo byłem w takim szoku, że... Nie wiedziałem, że mam ciosy zadawać, nie? I patrzę, kopnięcie, jakieś kopnięcie. Ta ręka cię boli, nie? Nie. I kurwa, jakoś stary tak odruchowo, wiesz, w nogi poszedłem i czułem, jak go zgomiałem, że nie ma siły wstawać w ogóle, nie, spode mnie. Który palcie boli? Ten kciuk, ja ci zaraz pomogę, bracie, tak zrobimy to, że będzie git. To może się być. Patrzcie, będę robił tak, nie? Zobacz, nie? Nie. Patrz, jak ty wtedy schodzisz na bok, nie? Takie zejście fajne z siebie. Tak. O, właśnie. Nawet to. Od razu! A 3
siadło Brutowa. Od razu! Panie sędzio, no co ty? Poczekaj! 10 sekund, 10! Uciekaj, Dawid! Bo jeden i drugi zamek, stary zamek wygrał z Maruszakiem, młody zamek z Wasylem, więc 2-2 Gdańsk stoi. Urywa trochę upadania, nie? Aż mi było trochę głupio, chciałem odpuścić, nie? Bardziej, że już wiedziałem, że mam. Nastawiałem się trochę na większej bójki, ale jak widziałem, że to ja na refleksie łapię, to... No myślałem, że to będzie druga runda. Nie, chyba niemalże co do sekundy stąknąłem, ale Denis, gdyby ta runda nie była dwuminutowa, to by była chyba co do sekundy tak samo skończona walka, nie? A piosenka na wyjście? No tak forma żartu, nie? Ale kurczę, no co, wydaje mi się, że na tym koniec żartów. Może Dane będzie się zmierzyć z Wikingiem. Zobaczymy. Tym bardziej, że słyszałem, że to ja byłem wywołany. Co prawda przez Kaniowskiego, ale już taka walka, pomysł tej walki już gdzieś istniał, więc może faktycznie. Jesteście gotowi! Jacek Mura! Piszę go dla prawdy, a nie chwały. W tym wierszu jest ofiarą nasza cześć, a oskarżony naród prawie cały. Nasz naród, który jak Pawłowa pies, tu wszystkie winy zwala na Sowietów, a wciąż mu nie chce wejść do pustych serc. Szacunek dla żołnierzy z NSZ-u. W tym wierszu jest ofiarą nasza cześć, a oskarżony naród prawie cały. Nasz naród, który jak Pawłowa pies, tu wszystkie winy zwala na Sowietów. A jego przeciwnikiem będzie Marcin Cesarz Oh,
mordę! Czekaj! Czekaj, nie, daj mu! Będzie show, daj mu! Ty zrobię, kurwa, no! Nie dobrze, no! Coś! Dobra, spokojnie, zobaczcie, spokojnie, no! Kurwa! Nie podejdę tutaj! Patrzcie, nie wiesz, Walcz, kurwo! Walcz, kurwo! Nie mamy wejścia na całą salę. Ja też, kochany Wykop. Pozdrawiam Wykop i spóźnione, ale szczere, chciałem, żeby cała sala zaintonowała. Panowie, życzenia dla naszych kobiet, bo bez nich bylibyśmy nikim. Chcecie, to ja mogę z tym Urańskim walczyć. Nawet jutro. Ja mi się wydaje, żeby cię zniszczył. Nie. Chodźcie, idziemy? Jak to ogarniesz, Mati, ja mogę z nim walczyć jutro. A przecież twój trener jest współwłaścicielem federacji, on ci ogarni. Dobra, załatwimy. Zaraz to załatwimy w loży u góry. Trzeba by się udać do szpitala prawdopodobnie, na oddział okulistyczny, tak, żeby to zobaczył lekarz. Nie, no tak chciałbym zdobyć walkę, gdyby nie to, że ja nie widziałem. No, zabrał to. Co? Nie, jest tylko podwójnie widzenie. Gdzie są wywiady? Normalnie miałem wsadzone coś do oka, kurwa. Nie wiem, czy kciuk, czy palec. No nie wiem, czy to był kciuk, czy to był palec, kurwa. No. Wtedy chyba dostałeś, albo ty. No. Gdzieś. Widać, kurwa. No, w pierwszym momencie nie widziałem nic kompletnie, kurwa, ciemność. Teraz wszystkich was widzę, kurwa, podwójnie, no ja pierdolę. Pierwszy raz w życiu coś takiego mi się przydarzyło. Żeby tak dostać, kurwa, wiesz... Tak, stałeś w boku, bo tutaj żarnęło ci to wrażenie, tak? No kurwa, masz. Ta wymiana to jest zawsze ryzyko, nie? Kurwa, no nie podpiszę się, bo nic nie... Kurwa, jebana, no. First minute, first round. Tak było na tym, na trailerze. Unik, lewy sierp. To jest najlepsza akcja Jacka Brońskiego. Niepotrzebnie na początku poszedł tą bójkę, tak miało nie być, ale... Ale wyszedł z tego i uspokoił to i... 15 sekund uspokoił. Wyszło dobrze. Fortuna sprzyja tym, którzy grają.